co ważne, zobaczcie, Renekton otwarty, wybrany tutaj dobry, celowany wybór w postaci Gragasa. To zestawienie nie jest wcale takie typowe. Tutaj wypada zwrócić uwagę, że troszeczkę mieliśmy przerwę od Gragasa. I tutaj bardzo dużo obrażeń magicznych jednak, tak? No Skarner troszkę tych AD obrażeń posiada, jednakże no już tutaj merce są dość przyjemne i jakiekolwiek itemki na Emera i wydaje mi się, że tutaj bardzo będzie ważne, jak jego AD carry wezmą. A jeszcze będzie jakaś Leonka, jeszcze coś z Cecekiem, więc ta wartość jeszcze bardziej zostanie podbita, prawda? No cóż, sprawdzamy w takim przypadku, no ale właśnie, co możemy zobaczyć, co jest uważam motywem głównym, jeżeli chodzi o G2. Na początku draftu zbanowali dwie postacie, które miały sobie radzić z engage'em po ich stronie, które miałyby być kontrą wybraną przez T1. Czy jeszcze takie czempiony zostały? Właśnie tutaj Zaya bardzo mocno urosła. Zobaczmy w priorytecie tego turnieju. O kurczę! Dobra, wybanowane jest wszystko, co mogłoby jakkolwiek przeszkodzić w planie rozgrywki G2. To prawda, no jeszcze jest ten Alistar potencjalnie przy tych wejściach, może być niezłym pit stopem. Jest ten Jhin, co z Ashką, no bo to też taka postać, która jest domyślna na tych Warcach jako silny wybór. Ale chwila, czy kompozycja T1 ma obrażenia? No właśnie, tu jest problem, że jednak ten Jhin jest wzięty dlatego, że grasz na Nocturne i Orianę, więc chcesz jak najdalej być, ale no nie ma jakiejkolwiek escape'u, więc będzie bardzo łatwo go złapać. I tutaj G2 w ogóle hoveruje Handsome'owi Ziggsa, no jednak jest to postać, z którą nie kojarzymy Handsome'a, ale jak ja grałem z nim w 21, było to bardzo dobra postać dla niego. Ale dostajemy... Oj, Dravenik! No właśnie, to jest jeszcze... To akurat... jest chyba ta podkrętka, o której mówiliśmy. Ale to jest charakterystyczna postać dla Handsome'y. I opinia, szybka opinia. Czy legenda Handsome'y na Dravenie ma sens, czy to jest jednak przereklamowana rzecz? Nie, jeżeli chodzi o Handsome'y, no to jeden z najlepszych Dravenów, jak nie najlepszy Draven w Europie, to na 100%. Więc tutaj pytanie, czy będzie w stanie grać w League of Legends, bo to jest problem. Aktualnie Dravena, że go nie widzimy ze względu na to, jak tankowate, jak mobilne są postacie. Jednak tych obrażeń nie zdaje tak dużo, jakby chciał, chyba że jest jednak dość ahead w grze. A tutaj no Skarner, Gragas, Ahri, no te postacie są dość mobilne i nie jest łatwo je hitować, naprawdę nie jest łatwo. Nie, naświetla Pajka, chyba chcę odpowiedzieć czymś równie pikantnym. No właśnie, Draven ma te problemy, że jest bardzo dużo sposobów, by wyłączyć tego Dravena, tak? I tutaj też troszkę to widzimy. Będzie Ahri z Charmem, będzie Gragas z beczką, będzie Jhin z follow-upem. To nie będzie prosta gra dla Handsome'a, ale z drugiej strony... Kerry jednak odpowiada klasyczkiem, odpowiada Leonom, ale zobaczmy, G2 ma bardzo dużo obrażeń z dystansu, tak? Erka Dravena, follow-up do tego Nocturne Orianna combo. Powiedziałbym, że G2 jest bardzo komfortowym draftem dla nich, którego już nie widzieliśmy od bardzo długo. Powiedziałbym, że Miki, mimo tego, że Miki na Nautilusie to jest taka podkrętka, że takujmy, że może wyjść tak albo inaczej, to jednak postać, z którą jednak kojarzymy Mikiego, jest to, i dzięki której Handsome bardzo dużo przewag dostawał w początkowej fazie rozgrywki. Inaczej gra względem innych drużyn z LCK, no i mam nadzieję, że tutaj no jakieś poddymki będą, jak już widzimy. No, bądźmy szczerzy, tutaj Kerios posiada Orakla, czyli no ma tą czerwonkę i wydaje mi się, że będą podchodzić. Oj. A Miki? Problemy. Już to będzie Charm! Przytrzymuje Miki Hexa! Pierwsza krew dla T1! O wow, no i tutaj powiedziałbym, że to nie jest tak bardzo wina Mikiego, mimo tego, że to on się jednak wywalił, to jest bardziej scouting, jaki został tutaj zagrany przez T1. Widać tutaj, że jeżeli chodzi o to, jak sobie wypracowali i zobaczyli, jakie są plany G2 w początkowej fazie rozgrywki, to jednak wyłapali dzięki temu Mikiego. Złapało się za rączkę tym razem. No Caps bardzo ładnie baituje spele, no jednak tutaj bez obrażeń, no Skarner mimo tego, o, tutaj taka podkrętka między minionki chciał tutaj zużyć, no. Ale czy to nie będzie deska? No pytanie po czyjej stronie, bo Keria pod wieżą, może się dopalić i jeszcze jeden autoatak od Handsome'y, zapewni mu wypłatę. Proszę bardzo, Solar Eclipse od Leony, to jej W. Ile tak naprawdę daje ci rezistów? Jeżeli chodzi o całkowitą wartość, to nie wiem, jednak że jest to dużo. Oj? To wartość to w tym momencie ma Draven, aczkolwiek będzie musiał uważać, flash jego wykonany, jednego autotyka brakuje, dosłownie jednego autotyka, Zeus będzie szukał, ach, znajdzie tego solo killa, a na topie, to jest owner! No właśnie, czy tu szuka 3v3 na górnej alejce, ale nie wygląda to najlepiej, chyba trzeba się rozejść. Te grabcy, ale zobaczymy, czy będą chcieli podjąć się tej walki, bo jednak mogliby Jaxowi dać trochę więcej czasu na hitowanie tego. No w takim razie sprawdźmy, Handsome niby już nas tak naładowany. Famstep teraz zdążył sobie kupić po tym sporym mieczu, dużym sordzie, ale wyłapana zostaje Leonka! Jak to walczyć? No tak, Zoner będzie łapał, tylko światło wyłączone i przy tych Void Grabsach lepiej wydaje się czuć G2, gdyby nie fakt, że resety dla Pickera, double kill dla Skarnera i jak to ma działać? Miki X, potrzebujemy cię, potrzebujemy jeszcze tego zabójstwa i double kill dzięki temu!
Samu wyląduje w rękach Hansamy. Jak to możliwe, że G2 tutaj przegrało trzyosobowy Shockwave od Cupsa? Pierwsza jedna, ta pierwsza cegła jednak poszła do niego. Tak, tutaj też ten smok. No coś, o czym mówiłem, czym może być dobra Europa w wymienianiu na mapie. Oj, o, będzie tutaj walka. Wujemy dość dziwnie, na to wychodzi Mikiex, szybko traci punkty zdrowia. Bo zabójstwa niby są wymieniane, ale trzeba uciekać. Czy uda się ustrzelić zawodnika G2? Niestety Gumajuszy musi się obejść smakiem, ale zdefowali te wieże, że udało im się wybronić. Chyba o falę za późno tutaj, czy no tutaj blue buff będzie brany, a jednakże chyba nie będzie więcej, bo tutaj T1 jest w pozycji, żeby w ogóle o to walczyć i chyba będą podejmować się tego. Mają pomoc swojej wieży, zobaczmy, może G2 spriorytetyzuje te wieże, może się udają jakoś szybko zniszczyć, ale jednak beczka, wyłapanie, szybka akcja, chyba nie można tu walczyć, to jest walka potencjalnie tragiczna dla G2 w skutkach. T1 jednego za drugim, jak na razie tylko Mikiexa wyłapać, ale Broken Blade najprawdopodobniej również padnie ofiarą tego zagrania. No, wymiana wieży za dwóch zawodników, ale ta wieża i tak by prędzej czy później padła. To jest tier 1, której nie potrzebujesz aktualnie. To nie jest gold, który sprawi, że wygra ci grę. Trzy steel capsy po stronie oponentów, a Draven nadal nie posiada swojego IE, dopiero pierwszy item, jeżeli chodzi o kryta. No i Last Whisper prawdopodobnie będzie trzeba. Właśnie, budować. Jakiegoś LDR-ka, może jakieś przebicie, ale Owner z flashem łapie dwie osoby. Na spokojnie wydaje się, że może strzelać Gumę, już nic bardziej mylnego. Jajk go stamtąd wygoni. Draven ma pozycję, ale zamykają Faker! Zobaczcie, co się dzieje! Nie ma prostego miejsca, nie da się tutaj łatwo tańczyć, a jednak blisko było do tego, żeby ci tu jeszcze jedną ofiarę znalazło. Z tego miejsca jednak pozostaje już tylko ucieczka. Faker nie trafiony charm. To jest dwóch za jednego, ale to znowu jedna walka, którą wygrywa T1. No to jak za dużo tego będzie, to jednak nie będzie miał kogo w ogóle targetować. Co za dużo, to niezdrowo, klasyka. A już nawet patrzę na ten Randuin Omen, te itemy sytuacyjne, to rzeczywiście może być problem, ale jednak Gitu próbuje, Gitu szarpie i Gitu wyłączy Guma już jego. T1 się w ogóle tego nie spodziewało, ale Owner pod wieżą długo się całkiem trzyma. Zeus cały czas z ultimatem grozi, żeby przeciągnąć oponenta, nie trafia w Mikiexa, ale to sprawia, że po prostu zginie on. Gitu stwierdzi, że pójdą na Shora i oni tutaj kampią. Caps, no niby zaatakowany, ale obroniony. Bardzo szybko teleportacja zagrana od Zeusa. Wyciągnięty Mikiex. No i z tej pozycji może być blisko! Fakera nie ma! Może prowadzić front to back. Nikt nie skoczy nagle na McLean. Erka Drivena, żeby zahaczyć, ale tylko o tanków. To jest problem. Może się kręcić. Broken Blade broni swojego Edikery. Szukają dalej Zeus. Jeden topór od Hansamy, ale nie było tego miejsca! Nie było tego otwarcia! Na pełni punktu i turbo tankowaty. A nadciąga prawdziwy boss. Faker! I będzie mógł przyjść na gotowe. Bo bestia już zabrana. Właśnie, i teraz Zeus jeszcze goni za jajkiem. Ależ wejście na Capsa, Caps złapany! Zeus! Prawdziwy Bóg Olimpu! W Europie! Przypomina, komu się powinno oddawać cześć! Wow, to było niesamowite wejście. Chyba każdy widział wejście w jajka w tej sytuacji, a on znalazł nietuzinkowe wyłapanie Capsa. Caps nie miał błysku, no właśnie, wychodzą te problemy przy wcześniejszym podejściu. Brak błysków po stronie G2. I najbardziej chyba bolesne, że widzimy te walki i myślimy, gdyby nie te błędy w early game'ie, te walki powinno było wtedy wygrać G2. Te, które przed chwilą widzieliśmy na naszych ekranach. I tutaj no próbują podejść po tego Nashora, ale jak nadal jest martwy i raczej tutaj się nic nie wydarzy. Próbują... No a jeszcze zostanie złapany Mikiex, Keria się nie boi, nie dziwota. Zasłużył support, zasłużył na kilka. No niestety tak jest, mógł teraz się coś zdobyć. Oj, niedobrze. Niedobrze. Chyba go next. No to nie jest pozycja, w której chciałbyś być. Nie, no patrz! G2 są jak ryby. Wyławiane jedna po drugiej z rzekina. Cały Infinity Edge. No właśnie. Oj, tutaj tepek dość agresywny. O, dobry timing od Mikiexa. No ale tankuje Zeus. Nie wytankuje, aż ty... Nie ma prawa, nie! Nie w ten sposób! T1 jest niezabijalny! No i to jest problem tych postaci. T1 ma niezwykle mobilne, jak i też tankowne. I fleszek dorzucony. Zemścił się za cały ten laning phase. Triple kill dla Pogamida. Hymn tych wardsów mówi o tym, jak ciężka jest korona. T1 jest ciężką drużyną. Ten Zeus no był naprawdę ciężką postacią do wyeliminowania. O, ciężki był ten Gragas, ciężki, moi drodzy. Ale tu już nie ma wagi piórkowej, to są wardsy. Tu tylko największe kozaki. Przypomnijmy sobie, PO3, jest jakieś miejsce na błędy. Ale G2, wydaje się, że spróbowało kompozycji Wapang i stracili wszystko na all-inie.
T1 miało pewne problemy na tym turnieju. Miało pewne problemy w regionie. Ale są krok bliżej, żeby pojawić się w playoffach. Każdy Mystic Shot trafiać, jednak każdy spell musi zostać trafiony Ajinem. Możesz grać trochę dalej, te skille też chcesz oczywiście trafiać jako postać, jednakże masz trochę więcej swobody, jeżeli chodzi o to, jak możesz nią zagrać. Tak, Ezreal bardzo wymaga takiej agresywnej gry na tych midwave'ach, stania wysoko, a Jin właśnie stwarza się tą możliwość grania od midwave'ów, odpuszczenia trochę tej środkowej alejki, no bo ze staticzkiem to się wszystko bardzo łatwo czyści. Ale jednak zmieniamy, jednak nie Draven, ale dalej kompozycja, która wchodzi głęboko. Wydaje się, że Kai'Sa lepiej do niej pasuje. I znowu chyba będzie ten Nautilus brany. Nie wiem, czy będzie jakaś opcja, nie wiem, zagrania Rakana tutaj, bo jednak można by było wziąć Alistara, bo Alistar jest całkiem niezły w tej postaci, co posiada T1, jednakże raczej to będzie Nautilus. Powiedziałbym, że taka posiadanie takiego CC w jeden target, który chcesz zwanshotować, to jest jednak coś, z czego G2 bardzo dobrze znamy, coś, co potrzebują. No ale jednak, znowu ta Leona, ale ona tutaj jest dużo lepsza niż wcześniej. Jednak te mercy nie są tak, nadal będą je składać, jednakże nie chce się tak bardzo składać w tej grze jak wcześniej. Tak, no i dodatkowo jest kilka lepszych targetów, tak? Nie tylko ten papierowy Hansama będzie w rozgrywce, nie tylko Caps na Orianie, ale pojawił się również Gnar. W tej formie mini może być potencjalnym targetem. Tak, zauważalny i nie używasz go tak często, a tutaj te postacie nadal są mobilne, nadal jest posiadana Vi, u oponenta nadal jest ta Ari. O! Mój Michiek złapany. No w wielkim szoku chciał zwordować. Nie ma flesza. Raz na grę trzeba! Raz na mapkę trzeba! A taką puszką to oczywiście, przecież to czujesz się jak najbardziej tankowata postać, ale niestety tak nie jest aktualnie. Problem na krapsy, a tutaj G2 bardzo by chciał chociaż jeszcze jednego złapać, a wydaje mi się, że mogą jeszcze... Fajnie Broken Blade zagrał, zobaczcie, szczyścił całą falę. Nawet jak tu upadnie, na koniec dnia rywal nic nie może zrobić na dole. Oj, ten błysk! Ale może ucieknie, może ucieknie! Owner raczej nie będzie w stanie tutaj z chase'a. Nie ma erki, no właśnie. Makius flashem, Makius flashem. Będzie szukał, czy Broken Blade wytańczy? Broken Blade! Ach, próbował, czekał na oprętę, ale Owner przytomnie, na spokojnie. O to może być trudno, jeżeli dobrze widzę, Ari chyba jeszcze nie ma swojej erki. Ale ma flasha i dodatkowo ubezpiecza już Shockeria. No Mikiex jest na miejscu, to prawda, nietrafiony, w tym wszystkim Charmik dołączy również Nocturne i szukamy Taty Fakera. O wow. Bo Tata Kapsa już na publice, szkoda tylko, że uciekł w białych rękawiczkach. Dosłownie to samo miejsce, sezon szósty Mistrzostwa Świata, w którym Faker wybiega na momencie na Orianie. W tym samym miejscu znowu uciekł po tylu latach. Będzie zabójstwo, prawda? Tak! Ze skałki! Wow. I są grapsy. Ten turret już go nie ma praktycznie. Tak, kiedy tej magii możesz poszukać, kiedy nie jesteś uwięziony na tym fizycznym... Problemy, przepraszam, że przerwę, problemy na topie, ale być może nam idzie, uda się zaszarować. Teleportacja od Gnara! Nie ucieknie, No jest łapany, to będzie upadek Broken Blade na bocznej alejce, ale... Za smoka, tylko że Herald stoi. Teraz, który jednak pomoże T1 w atakowaniu tych struktur. Tak, to jest niestety odwieczne prawidło. Kiedy rywal ma Heralda, trzeba właśnie odpowiedzieć na niego. No i tutaj T1 mocno obita ta tiery. Miki, bój się Boga, tudzież Fakera. No, to już, no nie. Tak, między słupki, dość bliziutko, ale od razu gumęszy, ogień zaporowy. Na pozycji. Wariat! Ale zobacz, właśnie. Ale Herald, co robi Owner? Dzieje się, gramy. Gramy w komputer Worldsy 2024, ściągamy ultimate! Gracze grają! Leży jeden z kibini! Geria też zaraz leży! G2 się jakoś broni tutaj! No i jak wracać, to w takim stylu Broken Blade w międzyczasie na bocznej alejce, no i G2 właśnie to robi, wracają, kiedy już wszyscy postawili na nich krzyżyk. Ten kontrol! Niezauważony! Nie czwarty, ale załóżniemy, no ale i tak go wyłapią, bo Owner ma rękę. Bermudzki, no wyłapany tutaj kapsy. Wyłączone światło, ale T1 lubi po ciemku. Chcesz dojść, ale ten walka od trzeciego słucha, nie wiem, czy będzie taka dobra. Broken Blade! O nie! O, piękny flash! Zlisowana R-ka! G2, żałuj! Za szybko. Żałuj! To Mikiex się jednak poświęca jako pierwszy w tej walce. Ale no to kombo, no brzmi perfekcyjnie, brzmi magicznie, ale... Od razu, żeby odpalić Elkę od boku, tak ta kurtyna, żeby przeszkadzała, a Faker już teleportuje, Leszej już będzie biorą. Szukał. Zobaczmy, czy tu przynajmniej spóźnione teoretycznie T1 również będzie silniejsze. Shockwave na Zeusie, na Kerry, ale jeszcze szukamy pierwszego zabójstwa, szukamy otwarcia. Jak zajmuje się Gumayushim, gdzie ten damage? Hansama!
on nie marki! A! Hawkenblade! Faker robi dyskontu na głowę! Faker mistyczny, ale Keria ginie! G2! No to cięło! W końcu to cięło! W całej tej walce nie było go mniejszego, miał on na głowie jajka! Trzeba się cieszyć z tego. O, kolejna walka! Okej! Okay, nie przerywamy! Shutdown kolejny! Zahaczamy! Ale jego już z nami nie ma! Wymieniamy się w ten sposób! Może dzięki temu trzeci przedmiot będzie na miejscu! Owner naciąga się, szuka! Jajk w tym momencie, ultimate już niedostępny na miejscu, w końcu Broken Blade! Duży Keria gnar! Nie ma błysku! Keria nie ma błysku! I bardzo dobrze, ten gnar straszy! Mówi RAR! I T1 w popłochu ucieka! I mamy kolejne zabójstwo. 9-11! Które to zaczyna coraz lepiej wyglądać dla G2, powolutku łapią ten swój rytm. Na Orianna Nocturne combo, rywal nie ma fleszy, no musimy się bić G2, prawda? Zobaczmy, podchodzą już pod rzekę. W krzakach ciemno, próba złapania Fakera, ale ten one szukają tego mocnego wejścia, ale obecnie Zeus jest osamotniony, musi tu paść Zonia, kupuje trochę czasu. Zaraz wróci światło, ale już jego proszę! Jest za dużo, wytrzymał to! Legenda mina w Europie! Wie, kiedy się powstrzymać, wie, kiedy trzeba najważniejsze narzędzia. Akuma Yoshi smutny, patrzy, jak jego drużyna po prostu płonie! Broken Blade w międzyczasie, świetna walka tego zawodnika, double kill dla Capsa i mamy zwycięstwo. Udało się wykorzystać te ważne cooldowny, które miało te jeden niedostępne. Ace, G2 to będzie ace! W 27 minucie. Idą po Nashora, idą po Nashora. Nie mózgu trzeciego stopnia wydarzyło się. Uderzył mocno, aczkolwiek Jaxa nie ma na miejscu. Czy uda się nacisnąć? Bez Barona trochę ciężej. Fala będzie jednak spadała, aż na tyle chyba tego wave clearu T1 posiada. Głęboki ultimate od Keri, ale nie trafia Hansame. Aha, czy próbuje się Zeusa, nie! Hansame już z nami nie ma. Ta Zonia nic nie zmieni. Obrona, obrona i jeszcze raz obrona. T1! No i jakby nie czuło żadnych oporów. Shutdown! Dla Gumajuszego kolejne zabójstwo, w końcu dopięte na Hansamie, obalone zostanie Mickey X. I ten najprostsza ward. Zagrywka obronna, ward na bocie, kolejny za ward. Plecami. Już było tak pięknie, już tak. Się witaliśmy z gąską, już rozmontowywaliśmy tą tier trójkę, no i zapomnieliśmy o Depeku. Czemu Faker Mickey będzie kupował czas? Czemu Mickey X nie zginął wcześniej? Faker będzie kupował czas. No dobra. Nautilus będzie podchodził. Ja i z ultimate'em jakieś twarde wejście, Broken Blade szuka dużego gnara, zaraz go będzie miał. O oh, wow, G2. Guma już się smajtuje, Guma już się smajtuje, moi drodzy. Ewidentnie grana książka. Czekaj, wejście na Zeusa. No dobrze, ale ten zostanie lekko sfirowany, dołączy jednak Hansama. Będzie egzekucja, no musi być. To oznacza barona dla G2, prawda? Jest jeszcze ryska w ścianę. Wykończy to Hansama, nawet nie. Idą po prostu midem. Moje pytanie, no przecież to zaraz się ta dziewiątka chyba będzie kończyła. Guma już jakiś steal. Jest kurtyna odpalana. Owner będzie szukał. Owner wchodzi. Oh, wow. Zestiluje tego barona! Król złodziei zawitał do Berlina. Myślę, że przynajmniej nie jeden polski fan w tym momencie zadaje sobie pytanie, a czy z innym leśnikiem udałoby się tą strukturę zabezpieczyć? Lecą pod... Ale G2 rozumie, mają teraz 40 sekund przewagi na jednym zawodniku. Wiesz, to będzie trzeci inhibitor, chodzi o to, że oni to są... To jest dziwne, tak? To są pewne gambity. Tu jest taka ciągła wymiana, ale to wymiana, gdzie już G2 ma znaczną przewagę na mapie. Muszą to skończyć teraz, nie mogą dać więcej czasu T1. Się leci ogromna fala na bocie ze strony G2. Nie ma jeszcze wave'a, chwilę trzeba zaczekać. Onera nie ma 20 sekund, Faker z wejściem! Boko, Faker bez... czekała kulka! Od Orianny! Jednak czy są obrażenia? No Hansama wytrzymuje, bardzo ładna repozycja, Zeus cały czas czeka na oponenta. Mają obrażeń. Zaraz odpali swoje, no właśnie, tu jest problem, ten Jax jest tak, zbyt potężny. Wszystko. Broken Blade nie wytrzyma tak długo na Fakera. Zeus, zostaw nas, nie wierzymy w ciebie. Będą obrażenia. Ale Jean też dokłada czwóreczkę, jest Guardian Angel u Jeana, u Ownera. T1 uzbrojone aż po zęby, ale wyłapany Owner, to jest okazja! Spalony błysk! No właśnie, i zaraz Zeus się pokaże, G2 trzeba jeszcze raz wejść. Zeus się pokazuje na górze. Oj, T1, dla was jest szansa. Oj, czy uda się kogoś? Tak, moi drodzy, nie ma już Orianny. Z ultimate'em upada, flaszem również dostępnym. T1 czuje krew. To jest koniec. To są rekiny w wodzie! Prawdziwe sceny jak z thrillera! Na ekranach dla G2! Potęga koreańska się nie zmienia w najważniejszych momentach. Ta legendarna drużyna zawsze potrafi szarpnąć.
i zdobyć swoje upragnione zwycięstwo. Jajk nadal żyje, jest Blaskon, jest Flash posiadany, będą szukać na pewno, to jest jedyna szansa. No nie, chyba Guma już się po prostu się wysadzi. Jajk, kolejne struktury upadają. G2, no chcą szarpać, chcieliby walczyć, ale tu nie ma z czym. To najprawdziwsze demony. Będą próbowali na Mikim. No, zobaczymy, czy nie jest podwyżał on, ale on sam się... Oj, znowu Kaps! ...się chciał znaleźć! Kaps już stracił wolę walki! A Faker po raz kolejny ze swoimi sojusznikami kroczy do najważniejszej części turnieju! Najważniejszego w roku kalendarzowym League of Legends! T1 kupuje sobie bilet prosto do Paryża!